o wojownika, część druga. Dla ludzi próbujących zrozumieć duchowe praktyki wojownika obszarem największych nieporozumień jest rozróżnienie pomiędzy pojęciami duchowy i uduchowiony w sensie żarliwy, porywający. Moc wyrastająca z naszej siły życiowej i duchowa potęga naszej świadomości muszą być wyraziście zarysowane u tych, którzy starają się je posiąść. Wojownik jest przede wszystkim jednostką silną i sprawną. Jak z tego wynika, warunkiem minimum jest tu posiadanie idealnego stanu zdrowia. Od wojskowych obozów treningowych zaczynając, a na salach treningowych sztuk walki kończąc, wszędzie trafiamy na próby zmierzające do wyprodukowania maszyn walczących. Siła, wytrzymałość i sprawność to zasadnicze wymogi dające moc w walce. Wykuty jak stal i zahartowany, odporny na ból i nieczuły na niewygody wojownik stanowi ideał. Wojownik walczy o to, aby stać się najlepszym, jak to tylko możliwe, zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym, bez względu na okoliczności. Siła rozumu również może być jego cechą charakterystyczną. Zarówno Gandhiemu, jak i Mandeli być może brakowało podstawowych wymogów kwalifikujących ich na wojownika. Niemniej nie przeszkadzało to im jednak wyzwolić swoich narodów za pomocą siły, wytrzymałości i sprawności swoich umysłów. Siła i moc ciała i umysłu są zasadniczymi cechami wojownika. Musi on dążyć do osiągnięcia stanu maksymalnej zdrowotności ciała i umysłu. Jednak pogląd, że mamy rozum, gdzieś tam w mózgu i ciało, stanowi obecnie mocno zakorzeniony w świecie paradygmat. Uważa to zarówno wschód, jak i zachód. Od momentu ogłoszenia przygniatającej swoją słusznością logiki sprytnego Francuza, zwanego Kartezjuszem, która rozdarła rozum i ciało, nasze twórcze siły poświęciliśmy na podtrzymanie tego poglądu. Mechanistyczny świat rewolucji przemysłowej rozwijał się w wielu kierunkach, takich jak fizyka i astronomia, lecz nasze poglądy na temat nas samych pozostały niezmienne. XVII-wieczny pogląd, że posiadamy rozum i ciało, trwa i stał się zasadą leżącą u podstaw naszego wnioskowania. Zawsze patrzymy na siebie w tym właśnie kontekście. Co jeśli nie jest to właściwy sposób traktowania zjawiska, które nosi nazwę my sami? Niewykluczone, że ten sposób rozumowania, stworzony, aby uczynić z nas części dobrze naoliwionego mechanizmu, stał się bezużyteczny. Wojownik poszukuje siły. I są sposoby spojrzenia na nas samych, które umożliwiają osiągnięcie znacznie większej mocy. Zamiast traktowania siebie jako rozumu i ciała, chciałbym zaproponować bardzo stary paradygmat, który prawdopodobnie znacznie bardziej odpowiada współczesnemu nam światu. Istota ludzka posiada trzy dyskretne, lecz wewnętrznie od siebie zależne składniki. Shin, serce, świadomość, Ki, siła witalna, i Tai, ciało. Dobry stan tych trzech składników odzwierciedla szczęście, zdrowie i sprawność. Pierwszym, które należałoby uściślić, jest pojęcie Ki z chińskiego Qi. Na temat Ki przeczytałem dziesiątki książek i artykułów. Od tych o charakterze akademickim zaczynając, a na kosmicznym, omawiającym naturę istnienia kończąc. Jej wpływ na ciało, wszechświat i całą resztę został omówiony przez ludzi najróżniejszych orientacji. Mimo to nie natknąłem się na żadne opracowanie próbujące połączyć paradygmaty Zachodu i Wschodu. Raz udało mi się nawet poznać dobrego chińskiego komunistycznego gracza Wushu, który oświadczył mi, że nie wierzy w Qi, jako że jest to produkt wiary. Ki jest koncepcją, jest elementem tradycyjnej orientalnej walki. Jest to nazwa przydzielona energii koniecznej do wytwarzania ruchu. Przydzielanie tej nazwy jest całkowicie indywidualne.
Ktoś, kto wsadza palec do nosa, może twierdzić, że demonstruje tym kij z palcem w nosie. Jednak natura kij nie zależy od indywidualnej decyzji. Kij zawsze porusza, trzyma, powiększa, ochrania i transformuje, kiedykolwiek się objawia. Nie jest przedmiotem tego artykułu rozważanie kij wszechświata, lecz kij witalności wojownika. Wojownik ma unikalny stosunek do witalności. Ruch jest życiem. Od pierwszych chwil naszego istnienia poruszamy się. Gdy umieramy, ruch ustaje. Okres naszego życia to okres trwania ki. Wszystkie bóle, przypadłości i choroby wynikają z blokowania lub przeciwnego przepływu tej energii. Ruch jest zdrowiem. Stare przysłowie mówi: w zawiasach nie znajdziesz dziur po robakach. Głównym staraniem orientalnej medycyny jest dostarczenie ciału obfitości ki i przeciwdziałanie zakłóceniem jej obiegu. Ki i krew, witalność i fizyczne ciało są wewnętrznie ze sobą powiązane. Jedno podąża za drugim. Możemy zwiększyć zdrowotność naszego ciała jedynie poprzez zwiększenie naszych możliwości i zdolności do ruchu. Zadaniem wojownika było budowanie zdolności do gromadzenia i pomieszczenia w sobie olbrzymich ilości ki. Prawdziwy wojownik musiał robić użytek z większej ilości ki niż przedstawiciel jakiejkolwiek innej profesji, często w niesprzyjających okolicznościach. Prawdziwy wojownik stanowił naturę nienasyconą, niezaprzeczalną i pełną przerażającej mocy. Było również jego imperatywem ukierunkowanie zastosowania zgromadzonej ki do szczególnego celu, do akumulacji shin. Wojownik zdawał sobie sprawę z tego, że najdoskonalszą z broni jest świadomość. Znanym powszechnie był fakt, że stary i doświadczony wojownik, nie posiadający już wielkiej ilości ki, mógł z łatwością ciąć przeciwnika, bez względu na jego siłę, zwinność i żywotność. Wynikało to z jego większej umiejętności operowania siłą niż z samej witalności. Shin, serce, jest atrybutem wyłącznie człowieka. W orientalnych testach medycznych tłumaczy się je zazwyczaj jako umysł, lecz tłumaczenie to może być wielce mylące. Psy nie posiadają shin, a jednak są zdolne do myślenia, zapamiętywania, okazywania emocji, porozumiewania się i wyciągania wniosków, oczywiście w ramach swoich ograniczonych możliwości. Shin daje ludziom znacznie większe możliwości niż rozum i bardziej jest pokrewne buddyjskiemu czystemu rozumowi lub wyższemu ośrodkowi inteligencji w interpretacji Gurdżieva. Zgodnie z tradycyjną orientalną fizjologią, shin w czasie dnia zasiedla nasze umysły, zaś nocą wchodzi do serca i wtedy zapadamy w sen. Shin i ki są wzajemnie powiązane. Świadomość i ruch pojawiają się jako jedność chwili poczęcia i odchodzą jako jedność chwili śmierci. Shin i ki są jak słońce i promienie słoneczne, są nierozdzielne i powiązane ze sobą natychmiastowo. Nasza żywotność pojawia się jak promienie słoneczne, kiedy nasza świadomość wyłania się z przestrzeni, zamyka się w nas i staje się świadoma odczuć i ruchów wewnątrz naszego ciała. Wynika z tego, że ki jest pomostem pomiędzy rozumem i ciałem. Postrzegamy je w postaci ruchu i odczuć. Ruch i odczucia nie są składnikami ani shin, ani tai, ciało. Ki jest łączem pomiędzy nimi, miejscem, w którym duch spotyka się z materią. Posiada ono własną, oddzielną domenę, w związku z czym jesteśmy w stanie łatwo postrzegać dwa poziomy świadomości i witalności. Możemy być uśpieni lub rozbudzeni. Kiedy jesteśmy rozbudzeni, możemy poruszać się, jeść, rozmawiać, widzieć i słyszeć, jak również doznawać wszelkich pozostałych wrażeń. Ki płynie strumieniem. Kiedy śpimy, nie jesteśmy świadomi otaczającego nas świata. Mamy bardzo niewielką zdolność ruchu i nie mamy świadomości zmysłowej. Nasze ki jest nieaktywne. Shin, tak jak słońce, narzuca nam dwa stany.
tak jak dzień i noc. Shin daje nam rozbudzenie i uśpienie, świadomość i nieświadomość. Wojownik stał przed faktem istnienia jeszcze jednego stanu o znacznie większej wadze. Ludzie rzadko bywają rozbudzeni, świadomi. Shin nie błyszczy jasno u znacznej większości ludzi. Mamy trzeci stan, stan hipnotycznego półuśpienia, w którym spędzamy większość naszego świadomego życia. Życie nie stawia przed nami wymogu bycia rozsądnymi i świadomymi. Taki wymóg stawia natomiast spotkanie ze śmiercią. Jeden głupi ruch i sayonara, żegnaj. Samuraje wiedzieli o tym. Zdawali sobie sprawę zarówno z potrzeby gromadzenia olbrzymich ilości ki, jak i konieczności akumulowania shin. Aby być panem siebie i swego przeciwnika, konieczna była wielka mądrość, ciągła nauka, zrozumienie i świadomość. Shin traktowano jako siłę, bez której moc, determinacja i sprawność stawały się bezużyteczne. Jeśli brak nam shin, łatwo nas oszukać. Żyjemy w świecie fantazji i umieramy jak pies. Bez shin żadna ilość ki nie jest w stanie przeciwstawić się atakowi miecza mistrza, który nie tylko wie, co zrobiliśmy, lecz potrafi także przewidzieć, co zrobimy. Bez shin reagujemy tak, jak postrzegamy, tak, jak to czyni każde zwierzę. I podczas gdy ten rodzaj strategii może być odpowiedni w sytuacjach zwykłej codzienności, w przypadku pojedynku oznacza pewną śmierć. Jeśli ktoś tylko reaguje, można go prowadzić za nos, można go łatwo kontrolować, porąbać jak owieczkę. Shin jest zdolnością do działania, a nie do reagowania i jest to działanie świadome i kreatywne. To, co robimy, stanowi proklamację naszej istoty. Jest tym, kim naprawdę jesteśmy. Tak więc mądrość nie jest intelektualnym nabytkiem, ale ma ona swoje korzenie we wrażliwości i sile ki. Nasze instynkty i odczucia muszą mieć charakter świadomy. Orientalny model Shin przedstawia je jako odbicie światła księżyca w sadzawce. Świadomość jest tym kruchym odbiciem, które występuje jedynie wtedy, gdy sadzawka ki jest nieruchoma. Jakakolwiek myśl, emocja, które powstają w nas, stanowią zmarszczkę na powierzchni tej sadzawki, zmarszczkę zakłócającą odbicie, niszczącą naszą świadomość. Akumulowanie ki, zwiększona umiejętność pozostawania w stanie świadomości, używania, generowania i ukierunkowania naszego ruchu i odczuć jest jak głęboka, nieruchoma sadzawka, której stan niełatwo jest zakłócić. Tylko to pozwala na pojawienie się shin. Akumulowanie shin otwiera nowe możliwości. Znalezienie się w stanie rozbudzenia wystarczającym do wkroczenia bez obaw w chaos bitewny stanowi moc, która, aczkolwiek jest konieczna tylko przez kilka sekund w czasie walki, zmienia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jednostki. Będąc zarówno źródłem, jak i jednostką kierującą naszym ki, nasze shin po uzyskaniu pewnego stopnia gęstości staje się nowym organem zmysłowym. Shin jest w stanie postrzegać coś, czego nie można zobaczyć. Jest w stanie znać nieznane lub, jak to określa Musashi, pustkę. W chińskiej klasyce żółty cesarz zapytuje lekarza Chi Po O Shen, który odpowiada: duszy nie można usłyszeć uchem. U kogoś o oczach zdolnych do doskonałej percepcji i sercu otwartym i pełnej uwagi Shen pojawia się natychmiast poprzez świadomość. Shen jest podobny wiatrowi rozwiewającemu opar, dzięki któremu wszystko staje się wyraziste. Świadomość Shin jest objawieniem. Jej atrybutami są intuicja, umiejętność zdania sobie sprawy i zdolność do tworzenia. Towarzyszy mu pewność i jest ona nie do pokonania. Mamy wyższy poziom postrzegania zmysłowego, niedostępny przy umyśle reaktywnym. W trakcie zwykłego, normalnego życia możemy sobie bez tego poradzić i jakoś sobie radzimy.
Jednak mistrzowski wojownik nie może sobie bez tego poradzić. Spontaniczna i natychmiastowa znajomość każdej sytuacji jest dla niego nieodzowna. Ten stan osiąga się krocząc żmudną drogą, sprawdzoną w ciągu tysięcy lat. To droga wymagająca ciężkiej pracy, pokory, szczerości i doskonałego instruktażu. To droga stawiająca wysokie wymagania przed całością posiadanych przez nas zasobów. Tym niemniej Shin stanowi jedynie ujawnienie czegoś doskonałego, czegoś, co istnieje w nas. Jest to, przynajmniej jak ja uważam, nasze przyrodzone prawo, z którego w którymś momencie naszej starożytnej historii zostaliśmy wyzuci. Zaiste, kiedy Miyamoto Musashi zarzucił miecz jako narzędzie pojedynku i zaczął grzmocić przeciwników kijem, twierdził, że wartość miecza polega na możliwości odkrycia czegoś archaicznego, pierwotnego, przynależnego naszej oryginalnej i uświęconej naturze. Miecz, wytwór cywilizacji, stanowił jedynie odzwierciedlenie tego doskonałego, niezmiennego stanu, był wyłącznie środkiem do jego realizacji. Trzecim składnikiem człowieka jest jego ciało. Ciało jest wehikułem umożliwiającym manifestację duszy w materialnym świecie. Jednak, jako że na naszej duszy odciskują się w czasie naszego życia myśli, emocje i reakcje, które obrastają ją jak pąkle, droga ta jest zablokowana. Shin, nasza świadomość jest stworzona, aby błyszczeć w każdej komórce naszego ciała, aby w sposób ciągły i jednoczesny być świadomym wnętrza naszego ciała, naszej postawy i stanu proprioreceptorów, jak również wrażeń zmysłowych płynących spoza naszego ciała. Posiadamy dwa poziomy uwagi, świadomość czegoś i świadomość, że jesteśmy świadomi. Nasze ciało może dobrze rozwijać się tylko na tym poziomie skupienia uwagi i na tym najprawdopodobniej polega jedna z naszych największych tragedii. U większości ludzi proces degeneracji fizycznej rozpoczyna się już w wieku lat 20, zwłaszcza u tych, którym nie udało się rozwinąć ich naturalnego potencjału, tych, którzy nigdy nie doświadczyli ekstazy z racji posiadania mocarnego, czułego ciała będącego pod pełną kontrolą. Choroby i ułomności, które winny być rzadkością w zdrowym społeczeństwie, są wszechobecne, zredukowane w swej funkcji do reagowania, mechanicznego istnienia. Ciała nasze są maltretowane, ich potrzeby są ignorowane, co powoduje ich szybkie załamanie. Istotą ciała jest jego esencja, ying. Ma ono ten sam orientalny charakter co nasienie, aczkolwiek kobiety też go mają. Jest to substancja dana nam w ograniczonej ilości w chwili narodzin. Bardzo łatwo ją utracić i bardzo trudno odzyskać. Kiedy się skończy, każda następna choroba zabija. Odpowiada ona sile naszemu organizmu, naszej sile genetycznej. Według wielkich klasyków medycyny orientalnej są tylko trzy sposoby gromadzenia tej energii. Wszystkie są niesamowicie trudne i długotrwałe. Są to medytowanie pod wodospadem lub na szczycie góry, seksualna tantra bez emisji, niezmiernie niebezpieczna, i sztuki walki. Energia ta stanowi swego rodzaju naczynie, w którym produkowane są wszystkie nasze pozostałe energie. Jest ona nieodzowna do trawienia, oddychania i krwioobiegu, funkcjonowania systemu immunologicznego i czynności seksualnych. Jeśli posiadamy zasób energii ying, to podobne jest to do posiadania grubego żelaznego kotła, w którym wszystko dobrze i wielokrotnie można gotować i nigdy nie ulega on przepaleniu. Jeśli odczuwamy brak ying, a u większości ludzi tak właśnie się ma sprawa, to gotujemy tak, jakbyśmy robili to przy pomocy tacy z folii aluminiowej. Nasza ki doznaje oparzeń i każdy proces niesie ze sobą zniszczenie. Podobnie jak słońce, które staje się promieniowaniem jedynie po zmieszaniu się z atmosferą Ziemi, świadomość Shin staje się ki, kiedy zmiesza się z atmosferą pożywienia i powietrza. Dolna część brzucha, postrzegana na zachodzie jako odstojnik jelit,
jest w orientalnej fizjologii uważana za obszar o pierwszorzędnym znaczeniu dla zdrowia, mocy, percepcji i intelektu naszego ciała. Szczególnie w japońskiej tradycji dowodzi się, że uzyskujemy naszą siłę i zdrowie poprzez akumulację hara. Podobnie jak pomidory, ludzie zaczynają się psuć od środka i umierają. To jeden z najdonioślejszych wkładów tradycji samurajów. Nasza żywotność i moc pochodzi z dolnej części brzucha. Na zachodzie, a obecnie i w znacznej części wschodu, nie ma rzeczywistego poglądu na źródło zdrowia i sprawności. Sporty i ćwiczenia starają się rozciągnąć, zharmonizować i zbudować muskulaturę, wyrobić wytrwałość. Wszystko to stawia coraz większe zadania przed już i tak osłabionym brzuchem. Energia, jaką zużywamy do budowy i podtrzymania mięśni, jest podkradana z innych organów. Skutek jest taki, jak w przypadku palącej się ciągle latarki, której bateria już jest na wyczerpaniu. Wyniki są oczywiste. Atleci zazwyczaj wcale nie są zdrowsi od ogółu. Skłonni oni są nawet bardziej od reszty do łapania zakażeń, infekcji i uszkodzeń ciała. Szczyt ich możliwości ma miejsce w bardzo młodym wieku, po czym pozostają z urazami o charakterze chronicznym i w końcu umierają równie wcześnie jak wszyscy inni. Musimy się jeszcze dużo nauczyć na temat tego, co oznacza zdrowe ciało. Ciało podlega procesom o charakterze alchemicznym, jest maszyną, która pobiera pożywienie, powietrze i wrażenia oraz emituje zachowania. Wolność, wola, siła i zdolność do zachowania pochodzą z dolnej części brzucha. Dolna część brzucha wytwarza energię, która krąży w obwodzie łączącym wewnętrzne organy. To podstawowy obwód, głęboki staw, na którego spokojnej powierzchni pojawia się świadomość. Stanowi on jądro w ramach pojedynczej komórki naszej zjednoczonej osobowości. To coś jak prąd w ramach systemu. Ki przepływająca w członkach i muskulaturze jest napięciem systemu. Pogląd, że możemy podtrzymywać prąd systemowy poprzez podwyższanie wymaganego napięcia, jest raczej skrzywieniem i w przypadku wojownika jest to wręcz oczywiste. Jest wielu w wieku lat 70 i 80, którzy są w stanie zmyć głowę młodym mistrzom i to nie przy pomocy chytrości, lecz poprzez to, że są silniejsi, bardziej ogniści i energiczniejsi od swych młodszych przeciwników. Prawdziwa siła zdrowia i wytrzymałość zmniejsza się dopiero w ostatnich miesiącach życia prawdziwie zdrowej jednostki, która jest wolna od chorób przez całe swoje życie. Symbolem samurajów jest kwiat wiśni, z tego względu, że jego największe piękno ujawnia się w chwili śmierci. Kiedy byłem młodszy, wiązałem ten symbol z krótkotrwałością życia. Obecnie zdaję sobie sprawę, że jest to symbol pochodzący z niezmierzonego królestwa mądrości Shin, w którym wszystkie życia mają tą samą długość. Lekcja płynąca z kwiatu wiśni mówi, że wojownik staje się coraz piękniejszy, aż do śmierci. Wojownik jest silnie związany z pięknem i całe swoje życie bez przerwy kwitnie. Shin, Ki i Ying, świadomość, żywotność i organizm, są więc trzema substancjami zawartymi w ciele, które można akumulować. Aby utrzymać się w stanie prawdziwego zdrowia, musimy silnie angażować się w ich akumulowanie. Gdzież więc w tym wszystkim ma swoje miejsce rozum? Czy kiedykolwiek odczułeś, słuchaczu, że serce ci zamarło po usłyszeniu złej wiadomości? Czy kiedykolwiek ścisnął ci się żołądek na widok kogoś, kogo nie lubisz? Czy zwymiotowałeś z odrazy? Czy powstrzymywałeś oddech, oglądając pełne napięcia sceny filmowe? Czy serce biło ci mocniej, kiedy spotykałeś swoją ukochaną? A może zmoczyłeś się w majtki ze strachu? Wszystko to są przykłady wzajemnego oddziaływania zewnętrznego świata i naszych wnętrzności. Wewnątrz nas
W świecie wewnętrznych doznań cały czas toczy się dramat. Doznania dostarczają nam informacji rządzących naszym sposobem myślenia, kim mamy być, co mamy robić. Reagujemy w rytm fluktuacji, przepływu naszego ki. Myślimy i doznajemy emocji w konsekwencji tych zmysłowych dyrektyw. Dyrektywy te najczęściej nie mają większego znaczenia w życiu codziennym, dopóki nie dotyczą bólu lub choroby. Życie kontroluje nasze ki. Podobnie jak radio, wyrzucamy na zewnątrz uderzenia prądowe. To wręcz klasyka. Mamy bardzo ograniczony zakres kontroli samych siebie. Mamy również język ciała. Naszą posturą i działaniami bez przerwy wysyłamy w świat przekazy. Podobnie jak to czynią małpy, uczymy się naśladować pozy i gesty, aż opanujemy ich całą gamę, cały repertuar. Każda poza, każdy gest są reakcjami na postrzeganą przez nas zewnętrzną sytuację. Jest to jakby zbroja charakteru, chroniąca nas przed bezwzględnością wrażeń, jakich doznajemy w naszym życiu. Tak więc rozum zamieszkuje głównie w naszym ki, w naszej żywotności. Stanowi on reakcję na istnienie i to, czym moglibyśmy być. Nasze shin jest przysłaniane przez trzepotanie i skręcanie się naszego wnętrza i zewnętrza. Naszą zdolność do ruchu i odczuwania, nasze postawy, oddech i formy zachowania, podstawy naszego myślenia, nasze uczucia i naszą tożsamość. Z tego właśnie względu ktoś, kto zaczyna stosować nowy reżim ćwiczeń lub zaczyna nową działalność, zaczyna się jakby na nowo się urodził, staje się optymistą, ma większy potencjał. My zamieszkujemy, zasiedlamy naszą witalność. W tradycji wojowników stosuje się analogię z rybą w stawie. Shin jest rybą, a ki jest stawem. Im większy staw, tym większa ryba. Zwiększanie zakresu możliwości ruchu, uświadomienie sobie nowych odczuć, postaw i działań tworzy przestrzeń umożliwiającą zwiększenie naszego shin. Charakterystyczne dla wojownika było konsekwentne budowanie nowego sposobu bycia. Wojownik używa oddechu i postawy do uspokojenia i zbierania ki w sobie, do umożliwienia shin, postrzegania i podjęcia natychmiastowej akcji. Uczy się znajdować w określonej sytuacji zupełnie inaczej. Zamiast pozwolić ciału i rozumowi reagować na okoliczności, co jest niebezpiecznym oddaniem inicjatywy w ręce przeciwnika, prawie poddaniem się, wojownik wprowadza ki w stan spokoju, co powoduje, że rozum staje się bezpostaciowy, duch zostaje ukierunkowany, zaś ciało potężne i gotowe do działania. Cięcie mieczem jest zawsze działaniem podjętym niezależnie, nigdy nie stanowi reakcji na działanie przeciwnika. W wielu sztukach walki poszukuje się metody pozwalającej na przyspieszenie reakcji jako środka przeciwdziałania akcjom przeciwnika. To bilet do nieszczęścia i głupoty. Zdradza to ignorancję w sprawach natury konfliktu. Wytwarza to rodzaj obrony najgorszego charakteru i w sposób aktywny przeciwstawia się rozwojowi duchowemu. Pogląd ten bazuje na fantazji uspokajania tym, że będzie się w stanie wyczuć zabójczy atak. W świecie wojownika mylić się można tylko raz. Ta domena wojownika ma olbrzymie znaczenie. Od stuleci jest opracowywana metoda kompletnego przezbrojenia naszego istnienia. Mistrz miecza wygrywa, ponieważ stała się zupełnie inną osobą niż to reaktywnie szamocące się w snach i fantazjach stworzenie, z którego powstała. Jego działania są nacechowane autorytetem. Ying, ki i shin. Organizm, żywotność i świadomość są trzema skarbami chińskiej medycyny i określają stan zdrowia.
Prosta obserwacja dowodzi, że Shin jest prawie zupełnie nieznane we współcześnie prowadzonym życiu i że ludzie nie posiadają wystarczającej ilości ki zdolnej do chronienia naszego organizmu przed chorobami. Nawet nasz organizm, nasze ying, nasza genetyczna siła podlegają erozji, co objawia się w liczbie plemników i we wzroście chorób immunologicznego. Samuraj nie inwestował w zachowanie swojego życia. Raczej stosował alchemię organizmu do maksymalizacji poziomu swojego potencjału, do tego, aby być gotowym, kiedy zajdzie potrzeba. Co może wydawać się ironią, na tej drodze odkrył najbardziej efektywny sposób zachowania życia, poprawy zdrowia, witalności i potencjału duchowego. Shin, Ki i Tai były trzema zasobami, które gromadził po to, aby w każdej chwili być na szczytowym poziomie swoich możliwości. Gromadzenie to zapoczątkowało zrozumienie składników życia w postaci bardziej subtelnego objawienia, co doprowadziło do rozwoju trzech sił. Fudoshin – świadomości, której nie można oszukać. Fudotai – ciała uwolnionego od reakcji. I Fudoken – pewnego, efektywnego działania. Kiedy jesteśmy w stanie powstrzymać się od reagowania na nasze życie, potrafimy dostrzec nowy i tajemniczy zakres niesamowitej siły. Szkoły zdawały się zachować i przekazać te odkrycia, cenne klejnoty uzyskane z innej rzeczywistości. W rezultacie tych nauk otworzył się ogromny obszar dostępny jedynie tym, którzy nauczyli się, jak być w konflikcie. Wykształciła się ezoteryczna natura szkół miecza, co jest całkiem naturalne, jako że niemożliwe do opisu aspekty mogą być ujawnione tylko tym, którzy osiągnęli określony stopień wtajemniczenia. Szkoły zaczęły mówić o trzech bramach prowadzących do zrozumienia, przez które trzeba przejść na drodze do realizacji. Bezwzględna natura gry miecza zapobiega zakorzenieniu się błędnych, wadliwych nauk i pojawił się nowy język, którego nieodłącznymi składnikami były prawda i szczerość. Język dla zdolnych prowadzić życie na wyższym woltażu, w kierunku większej zwięzłości i precyzji. Samuraje spostrzegli, że w mieczu, sztuce wszechświata, a także i w życiu istnieją jedynie cztery choroby, którym na imię zdziwienie, strach, wątpliwość i dezorientacja. Są to choroby pochodzące z rozumu, wtedy gdy Shin jest przysłaniany i nie jest zgromadzony. Stany te stanowią przyczynę niemocy nękającej ludzkość, tworzącej fizyczne, umysłowe i emocjonalne napięcia zapobiegające istnieniu Shin, istoty naszego prawdziwego istnienia i niszczącej naszą szansę doskonalenia siebie samego i naszej społeczności. Są one głębokim poziomem reakcji na świat, który zakłóca naszą integralność, naszą duchową percepcję i naszą zdolność do nieskrępowanego działania. Będąc naturalnymi w okresie niemowlęctwa, są one wynikiem niezdolności do dorastania. Co gorsze, okazuje się, że te choroby są wręcz hołubione, podtrzymywane i sycone przez społeczeństwo. Zdziwienie jest dziwną chorobą i to tak wtopioną w naszą kulturę, że nie postrzegamy jej jako choroby, podczas gdy jest to cecha akceptowalna u dziecka, które nie jest jeszcze w pełni rozwinięte i brak mu doświadczenia. U osoby dorosłej jest ona znacznie poniżej optimum i oznacza przesłonięcie Shin. Funkcja Shin polega przecież między innymi na tym, aby nie dawać się zaskoczyć przez cokolwiek. Skąd bierze się zdziwienie? Otóż stanowi ono podstawę naszych wszystkich rozrywek. Nasz humor, dramat, literatura, wszystkie one są w znacznej mierze zależne od niespodzianek. Czemu śmiejemy się z żartu? Zdziwienie jest fluktuacją ki, serca. Jednak zdziwienie zależy w znacznej mierze od tego, czy jesteśmy w stanie umożliwiającym zasugerowanie nam czegoś, stanie fascynacji, zdziwienia i oczarowania.
Nie jest możliwe śmianie się z żartu w stanie pełnej świadomości. To jest reakcja o charakterze hipnotycznym. Taki impuls do śmiechu jest obecnie bardzo dobrze widziany w społeczeństwie, zaś brak poczucia humoru jest traktowany jako jedna z podstawowych wad. Łakniemy niespodzianek. Ma miejsce niekończące poszukiwanie radości, będącej złudą iluzją, że stanowimy jedność z całym światem. Jesteśmy zachęcani do reakcji, które przystoją dziecku i do słuchania opowieści zawodowych rozśmieszaczy i reklamarzy do tego, aby być rozbawionym, słuchając kawałów z brodą i cudownych komercyjnych odkryć. Strach jest siłą napędową większości rządów i instytucji. Strach przed śmiercią, chorobą, stratą, raną, uwięzieniem, odkryciem, otruciem, piekłem, odizolowaniem i zakłopotaniem rządzi zachowaniami naszej społeczności. To fluktuacje energii nerek, znowu naturalne w przypadku niemowlaka. Obecnie większość ludzi obawia się niemal wszystkiego, aczkolwiek to wszystko jest zakamuflowane tak, aby wyglądać podejrzanie, bezpiecznie, gwałtownie, poprawnie, dyskretnie, politycznie, zgodnie z etykietą lub dyplomatycznie. Tego właśnie chcą wszystkie instytucje. Od medycyny do edukacji, od polityki do stosunków społecznych. Strach jest stosowany w charakterze siły napędowej biznesu do wymuszania wyników, do skłaniania do uległości. Wątpienie, niewyraźne odbicie na naszej percepcji tworzy niezdecydowanie, brak zaangażowania, niepewność, brak wiary, bojaźliwość, tchórzostwo, lawiranctwo i chwiejność. Wątpienie załamuje naszą wolę i niszczy naszą zdolność dostosowania się do świata. Pozostawia nas bezbronnymi na wrażenia, skryte pod płaszczykiem cwaniactwa, przebiegłości i inteligencji. Zatruwa ono nasz potencjał, rujnuje zdolność do nauczania się czegokolwiek i podejmowania działań o charakterze totalnym i spontanicznym. Powoduje erozję naszej zdolności do wierzenia, kochania, do zachowań godnych człowieka. Z tych wszystkich chorób najbardziej destrukcyjna jest jednak dezorientacja. Każdy jest pełen zakłopotania. Zdolność do pełnienia trawienia informacji, jakie do nas napływają, nie jest przedmiotem promocji instytucji, które chcą, byśmy kupowali to, co nam proponują. Dezorientacja utrzymuje nas w stanie ogłupienia, czyni nas niezdolnymi do ataku i nieefektywnymi. Dezorientacja pozwala nam na skomlenie i narzekanie i jednocześnie na bezczynność. Zakłopotanie stanowi podstawową metodę pracy wszystkich instytucji. Zakłopotanie dzieli i podbija. Mistyfikacja ekonomii, siły rynkowe, zarządzanie, zawód, akademia i rząd – wszystko to ma swój wkład w utrzymywanie nas w stanie niezdecydowania i czynienia nas bezbronnymi na sugestię. Mamy komunizm, profesjonalizm, kapitalizm, humanizm, faszyzm, feminizm, nihilizm i tysiące innych izmów, które sieją zakłopotanie dla własnych celów. Te cztery choroby niszczą nas jako indywidualności i skażają nasze społeczeństwo. W cywilizacjach, w narodach i kulturach stanowią czynnik endemiczny. Jest przykrą prawdą, że społeczeństwo w jego obecnym stanie jest nastawione na wytwarzanie i pasienie owieczek, a nie ludzi. W świecie panów i niewolników społeczeństwo zinstytucjonalizowało te cztery choroby. Będziemy mieli olbrzymie trudności ze stworzeniem szczęśliwego, zadowolonego i zdrowego świata tak długo, jak długo te cztery choroby będą wszczepiane naszym noworodkom i uprawiane w naszych instytucjach. To tak, jak każde kolejne pokolenie byłoby przykrywane kocami, które niegdyś przesiąkły zarazkami tyfusu, co prowadzi do ich zakażenia i uniemożliwia rozkwit naszej rasy. Muszę dodać,
że pełni ognia samuraje poświęcali również dużo uwagi wychowywaniu zdrowych, silnych, odważnych dzieci. Dziecko samuraja nigdy nie było straszone, nawet okrzykami typu hu hu. Dziecka nigdy nie oszukiwano, nigdy nie okłamywano, ani nie przekonywano. Podobnie jak sadzonki, dziecko może doznać szoku i opóźnienia w rozwoju, można je bardzo łatwo i szybko poważnie uszkodzić. Samuraje znali ten bardzo delikatny etap, z którego wyrastał silny, dorosły człowiek. Mówili: tygrys na dworze, pies w domu. Rodzina samuraja była rodziną kochającą i wybaczającą, odżywczą, szanującą i wyrozumiałą. Samurajska sztuka walki jest nie mającą w sobie równej metody utrzymania się w zdrowiu, wytworzenia odporności nawet na kaprysy losu, którym ulegamy na tej planecie lunatyków. Może ona nawet posuwać jednostkę na nowe, wyższe poziomy energii, siły i zrozumienia. Popycha ona nas również ku wyższemu poziomowi odpowiedzialności. Nie możemy już więcej usprawiedliwiać swojej niedoskonałości swoimi ułomnościami. Życie nie może być zdrowe i satysfakcjonujące, dopóki nie zaczniemy starać się dorównywać ideałowi, który będziemy traktować jako ważniejszy od nas samych. Duchowność wojownika budzi się wraz ze zdaniem sobie sprawy z tego, że aby być naprawdę dobrymi i mieć satysfakcję z życia, musimy znaleźć coś, dlaczego chcielibyśmy pracować i za co i z chęcią oddalibyśmy życie. Dla rodowitych Amerykanów, Indian, poszukiwanie celu, dla którego warto umrzeć, tego, co wielki duch przeznaczył im do wykonania, stanowiło pierwszy akt prowadzący do uświęconego stanu wojownika. Następnym aktem było dokonanie tego. Ciąg dalszy nastąpi.